Witam wszystkich. Ja nazywam się Iwona Ziobro, jestem z Tomaszowa i chciałam się podzielić z wami świadectwem, jak spotkałam Jezusa. Pochodzę z rodziny katolickiej. Od dziecka chodziłam do kościoła, jednak nie znałam Boga. Nie miałam prawa Go znać, ponieważ nie znałam Jezusa. Nie wiedziałam, że Jezus jest tą drogą. Wychowywałam się w rodzinie, gdzie był alkohol, kłótnie, awantury. Byłam często krytykowana, poniżana. Żyłam w takim strasznym odrzuceniu. Izolowałam się w ogóle od rówieśników, ponieważ czułam się, że jestem zawsze gorsza. W wieku 16 lat poznałam mężczyznę. Wydawało mi się rozsądnego. Na tamten czas w ogóle myślałam, że się zakochałam, jednak nie była to prawdziwa miłość. Ja dopiero teraz poznaję w ogóle, co to jest miłość. Że miłość w ogóle jest bezwarunkowa, że nie wymaga niczego, po prostu ona jest. Tak naprawdę ja szukałam tej akceptacji i takiego poczucia bezpieczeństwa i bardzo młodo wyszłam za mąż. Na początku układało nam się nieźle, ale później zaczęły się w ogóle problemy finansowe, niedomówienia w wychowywaniu dzieci. I szybko dostrzegłam, że mój mąż ma problem z alkoholem. Bardzo mnie denerwował ten związek, nie miałam w ogóle poczucia bezpieczeństwa. Czułam się bardzo zirytowana, z wylęknionej osoby w ogóle stałam się bardzo nerwowa, ponieważ w domu była przemoc fizyczna i psychiczna. Doprowadziło to do tego, że też zaczęłam sięgać po alkohol i strasznie się w ogóle z tym czułam. Chodziłam do kościoła, modliłam się o to małżeństwo, chodziłam do spowiedzi, ale jednak w ogóle ten grzech ciągle nade mną panował. Ja nie umiałam się od tego uwolnić, ciągle to wszystko powracało. Ja nie dawałam sobie rady i po prostu zaczęłam szukać pomocy u psychologów i psychoterapeutów. Trafiłam na grupę do współuzależnionych. Jednak to niczego dobrego nie wznosiło do mojego związku. Mój mąż w ogóle nie chciał w tym uczestniczyć. I nie miałam już w ogóle nadziei na nic lepszego. I pewnego dnia zostaliśmy zaproszeni z całą rodziną na nabożeństwo do takiego kościoła protestanckiego w naszym mieście. Poszliśmy tam razem i zobaczyłam tam ludzi, którzy mają coś, czego ja nie miałam. Mieli taką miłość w sobie. Zaczęłam słuchać tych kazań. W ogóle dużo mówiono o Jezusie, o tym, że On w ogóle umarł za mnie. Do mnie to absolutnie nie docierało. Bardzo mi się w ogóle to rozjeżdżało w ogóle z tym, co byłam nauczona od dzieciństwa. Miałam w ogóle inny obraz Boga. Mówiono o tym, że Bóg jest Bogiem miłości i że jest rozwiązaniem na każdy problem. Ja zaczęłam czytać Pismo Święte, Nowy Testament. I w ogóle przyszło do mnie to, że właśnie Jezus jest tą jedyną drogą do Boga Ojca, że On jest prawdą. I że On jest jedynym pośrednikiem i że nie ma innej drogi. I w ogóle też zauważyłam, że grzech został podniesiony do pułapu serca. Bo tak naprawdę ja miałam siebie taką, za taką osobę w miarę dobrą, tak? Nie robiłam żadnej krzywdy nikomu, nikogo nie zabiłam, spowiadałam się, więc myślałam, że nie jest aż tak źle. Ale w momencie, kiedy uzmysłowiłam sobie, że w oczach Boga jestem grzesznikiem, że tak naprawdę jestem złodziejem, mordercą, to po prostu załamałam się. I w ogóle ta prawda, którą czytałam, zaczęła do mnie docierać. Te wszystkie słowa zaczęły w ogóle we mnie pracować. Jeszcze to, że w ogóle zbawienie jest z łaski, za darmo, że w ogóle nie muszę się starać. I taki moment kulminacyjny przyszedł właśnie 6 lat temu na nabożeństwie wielkopiątkowym. Były tam mówione
wyświetlone świadectwa ludzi nawróconych i był pokazywany urywek z filmu Pasja. To, co zobaczyłam na tym filmie, to po prostu dla mnie to była krwawa egzekucja. To, jak Jezus szedł, targał ten krzyż na sobie, jak został bity, opluwany, wyśmiewany, jak jego ciało w ogóle zostało zranione. To, jak został przybity do krzyża, jego ręce i stopy, jak założono mu koronę cierniową, jak krew zaczęła ślać. Ja po prostu nie miałam wątpliwości, że to było realne. Bo wiecie, ja kiedyś słyszałam o tym, że Jezus umarł, ale ja nie miałam pojęcia, że za mnie. Ja w ogóle myślałam, że skoro to było 2000 lat temu i nie było na świecie, no to mnie to nie dotyczy. Ja po prostu nie miałam tego poczucia, tak, że w ogóle Bóg jest ponad czasem, tak, że jest ponad wszystko, a to ja żyję w czasie. I do mnie wtedy dobitnie już to dotarło, że ja go nie znam, że ja go potrzebuję. I wróciłam do domu i własnymi słowami w ogóle przyznałam się do tego, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję go do swojego życia, żeby przyszedł, w ogóle zmienił moje życie, w ogóle moje małżeństwo, które źle funkcjonowało. Następnego dnia w ogóle cały dzień przeleżałam w łóżku, nie wstałam w ogóle, przeryczałam w ogóle. Nie interesowały mnie żadne święta, to, że trzeba święcić jajka, że trzeba święcić kiełbasę, w ogóle to było dla mnie nieistotne. Dla mnie liczyło się to, że Jezus za mnie umarł. Następnego dnia poszłam wielbić Boga, zmartwychwstanie Chrystusa i po tym wydarzeniu wszystko zaczęło się zmieniać. Ja zaczęłam mieć inny pogląd na życie w ogóle. Priorytety zaczęły mi się zmieniać. Pewne grzechy zaczęły odpadać. Przestał mi smakować alkohol, przestałam bluźnić, przestała mnie interesować pornografia. W moim domu nastąpił całkowity rozjazd, bo Jezus tak naprawdę przyniósł miecz, nie przyniósł pokoju. Nastąpiło całkowite rozdzielenie w ogóle. Z mężem się nie dogadywaliśmy. Moja rodzina się odsunęła, moi rodzice, teściowie. Dla mnie to było wtedy bardzo przykre, ale trwałam w Słowie Bożym. Chodziłam na nabożeństwa, jednak to nie wystarczało mi. Po kilku miesiącach przyjęłam chrzest, ale zapragnęłam w ogóle czegoś więcej. Wiedziałam, że Bóg ma więcej dla mnie i zaczęłam szukać po internecie. Trafiłam na nauczania Andrew Womacka, Todda White'a i w ogóle pragnęłam języków. U nas wtedy w kościele nie było czegoś takiego i dopiero prawie po 2 latach w domu na wieczornej modlitwie dostałam te języki. Po prostu to był taki power, że ja nie mogłam tego zatrzymać. To trwało w ogóle ponad 2 godziny. Była taka w ogóle obecność Boża i po prostu tak uwielbiałam Boga, że to po prostu było niesamowite, to trwało prawie do rana. Ja po prostu wtedy, jak poszłam do pracy, to ja nie mogłam w ogóle, nie mogłam tego zatrzymać w sobie, tego ognia po prostu Bożej miłości. To, co ze mną się działo, po prostu zaczęłam uwalniać do ludzi, mówić o Bogu, o Jezusie, który w ogóle zbawia, że w ogóle On przynosi życie i zmiany do życia. I w moim małżeństwie zaczęło się coraz bardziej rozjeżdżać. Im bardziej się przybliżałam do Boga, tym bardziej się oddalaliśmy od męża w ogóle. Może na zewnątrz to wyglądało nieźle, ale w ogóle w środku to była śmierć. I po prostu ja jeszcze trwałam z całym kościołem, modliliśmy się o ten związek, ale jednak mój mąż nie chciał w ogóle pomocy. I po ostatniej awanturze stwierdziłam, że składam pozew o rozwód. Po 20 latach spakowałam się i wyszłam z domu. Zostawiłam wszystko za sobą. Po prostu zaczęłam od nowa, od początku, z moim Bogiem, z moim Jezusem. To się zaczął czas takiego zaufania do Boga, składania wszystkiego Jemu. To był też czas w sądzie. Zaczął się też proces rozwodowy, który trwał dosyć długo. To
ponieważ mój mąż chciał mi ograniczyć prawa rodzicielskie. I tak naprawdę to po prostu wszystko przynosiłam Bogu. Ja po prostu ten czas też pokazał mi, na ile ja ufam Bogu. Bóg zawsze był ze mną od początku. On troszczył się w ogóle o każdy szczegół, żeby mi nic nie zabrakło. Poznawałam Go, takiego Boga miłości, prawdziwego Boga miłości, że pokazywał mi też, że w ogóle miłość jest wytrwała i wytrwa do końca. Mój związek to nie była prawdziwa miłość, bo ona by wytrwała do końca. Ja poznawałam w ogóle Boga nowych początków. Ja poznałam cudownego Boga łaski, miłości, nowych początków, bo zrozumiałam w ogóle, że Bóg nie ratuje też wszystkiego, że On się zajmuje indywidualnym życiem człowieka, że On chce podnieść życie każdego z nas i tak naprawdę to my decydujemy, jakie życie chcemy, jakie wybieramy. I Bóg podniósł moje życie, a moje małżeństwo jednak nie dało się uratować. Dziś jestem w ogóle wdzięczna za miejsce, w którym jestem, bo też modliłam się o wyjście z kościoła, o to, żeby Bóg mi pokazał prawdziwy kościół i przyjechałam tutaj. Po prostu jestem wdzięczna Bogu za to, że wyrwał mnie z mocy ciemności, że wszczepił mnie do Królestwa Bożego, do prawdziwego, żywego kościoła, że mogę tutaj wzrastać, uczyć się. Jestem wdzięczna Bogu za moich pastorów, za Agatę, za Artura, że oni żyją praktycznym życiem, że pokazują swoim życiem prawdziwego Chrystusa i mogę się tego od nich uczyć. Na początku tutaj, jak byłam, to po prostu zaczęłam słuchać wszystkiego i wszystko to przeze mnie przelatywało i przyszedł po prostu moment, że musiałam przyjść z tym do Boga i też pokutować z pewnych rzeczy. Podjęłam też decyzję o 100% właśnie zaufaniu Bogu, poddawaniu Mu wszystkiego. I takim może największym przełomem w moim życiu z Bogiem było to, że przebaczyłam. Bo tak naprawdę ja nie umiałam uwalniać miłości. Ja po prostu byłam tak zblokowana odrzuceniem i tym nieprzebaczeniem, że przez to w ogóle nie umiałam kochać, choć bardzo kochałam. Ja teraz dopiero tego się uczę. I od momentu, kiedy podjęłam decyzję, to po prostu trwało kilka miesięcy i to po prostu musiała być prawdziwa decyzja serca. Bóg doprowadził mnie do takiej sytuacji, że po prostu skonfrontował mnie z tym i po prostu przebaczyłam. Przyszła w ogóle bardzo taka wolność w tym temacie. Poczułam taką w ogóle nową przestrzeń, że mogę iść dalej. Małymi krokami uczę się cały czas. Pokonałam też w sobie poniżenie, niskie poczucie wartości, bo to też był straszny blokier w tym, żeby iść dalej za Bogiem. Uczę się wszystkiego. Dzisiaj wiem w ogóle, kim jestem, że jestem ważna i cenna, że jestem kochana, że jestem akceptowana. Bóg daje mi pełne poczucie bezpieczeństwa. Ja też uczę się w ogóle to wszystkiego przekładać w praktyce. Dziś jestem szczęśliwa. Dziś mogę się radować, że w ogóle moje imię jest zapisane w niebie, że mam pewność zbawienia. I po prostu to jest cudowne Boże życie i każdemu życzę takiego życia, bo to jest najlepsza decyzja życia. I tak naprawdę nie zamieniłabym swojego życia z żadnym miliarderem. Po prostu we mnie żyje Boże życie. Ja dzisiaj tak naprawdę się rozpędzam i idę do przodu małymi krokami. Po prostu wierzę, że Bóg dla mnie ma wspaniałe rzeczy. I po prostu jestem wdzięczna Mu za to. Amen. Amen.